wcale niekoniecznie zaraz. W serce ci wlezę nieproszony. Wczoraj w oczy twoje szczyty wpisałem. Kryształowe świecą, choć ty firany powiek. Muzyki kropel kilka, obrazy snu. Wczorajsze czy jutrzejsze słowa moje. Na drogę w prezencie dają ci ukojenie w ciszy gór. Tył gór wymyślonych troskliwie dla ciebie. Jerzy w pierwszym odbiorze był człowiekiem, którego się od początku akceptowało. I ja tak go odebrałam. Dla mnie on nie musiał czytać swoich wierszy, ba, ja nie musiałam z nim rozmawiać, nie musiałam słuchać jego pieśni. Był człowiekiem, którego można było zaakceptować, mimo że on nic nie mówił. Nie wiem, z czym to jest związane, ale tak było w moim przypadku. Nie odchodź wiosna, kiedy słońce ciepłem budzi góry, gdy z legowiska wstaje śwista i niedźwiedź bury. Woda w Siklawie zrywa się do radosnego biegu, a na polanach krokusy nieśmiało łebki wychylają spod śniegu. Nie odchodź wiosna, tu życie zaczyna się od nowa, a ty nie chcesz nas zostawić pod ścianą, na piarku i znikąd. Teraz będzie wiersz Jurka, Anielskie pieśni w trawie. Kiedy tak pójdę przez siebie, przed pola, machnę ręką, machnę nogą, duszę koślawą przeciągnę aż ziewnie. Dzień mi się w głowie zakręci jak wino z kroplami słońca na brzegu kielicha. I w trawach pieśni anielskie usłyszę, i w kwiatach tęcza pod nogi się wplącze. Głową w błękit, sercem w zieleń. Znajdziesz mnie rano, kroplą rosy w trawie. I to mi się najbardziej podoba, a najbardziej podoba mi się to zdanie z kroplami słońca na brzegu kielicha. Bo z tym mi się kojarzy. Nie przeżywam nigdy takich uczuć, tylko w górach. To, co reprezentuje emocjonalnie to zdanie. Z kroplami słońca na brzegu kielicha. Jesienne góry, pełne wspomnień i ciszy. Puste i nawet eko w nich, liryczne jak poema. Moje spotkania z Jurkiem zaczęły się przede wszystkim od momentu, kiedy byłem na pierwszym jego spotkaniu, gdzie recytował swoje wiersze, śpiewał i pokazywał zdjęcia. Było to w Zakopanym, w Białej Izbie, były to posiady zorganizowane przez Związek Poet Halan. No, zauroczyła mnie ta piękna oprawa tych posiadów. No i to, że tak pięknie wiersze swoje mówił Jurek, a jeszcze bardziej podobało mi się, jak śpiewał. Mówił o swoich zdjęciach bardzo ładnie, a zdjęcia przedstawiały przede wszystkim Tatry, bo kochał Tatry bardzo i znał je doskonale, bo był przewodnikiem tatarskim. Thank you.
powiem, przyznam się szczerze, że sam nie mam jakiegoś idealnego słuchu muzycznego, to znaczy tak, że mi słoń nie nadepnął, ale zazdrościłem Jurkowi po prostu jego talentu wręcz. Talentu muzycznego, obycia z gitarą, ze śpiewaniem. No, mógł ktoś powiedzieć, że głos nie był jakiś, nie był wirtuozem głosu, ale to ciepło, którym się popisywał przy śpiewaniu, to było wspaniałe. I jeszcze jak zaśpiewał z repertuaru Nohawicy, no to ja już byłem ugotowany. Jeszcze tli się ogień, trzaska drzewo, ale przecież czas już spać. Gdzieś za siódmą górą Sarajewo, tam będziemy jutro rano miłość brać. Jurek miał trzy cechy. Pierwsza to była dobroć, serce. Druga to kultura, ogromna kultura. I trzecia cecha to fachowość. Jak zabrał się do czegoś, to już zawsze musiał do ostatniego, na ostatni guzik zapiąć, jak to się mówi. Ja i ty? Nie. Ja i ty. W zachwyceniu zespoleni, uwolnieni od przesądów i rozterek. Ja i ty. W tej postaci, na tej ziemi, w innym kształcie na tej ziemi, w innym kształcie w wiecznym raju, wśród rozkoszy, ja i ty. Takie jego pierwsze jakby zafascynowanie Tatrami to się zaczęło od jaskiń. Zaczął chodzić po jaskiniach. Zapisał się do speleoklubu tatrzańskiego i razem z kolegami chodzili do tych jaskiń średnio trudnych, łatwiejszych. No, w jaskinie kusiły go na pewno tą tajemniczością. Również może nie piękny, bo u nas te jaskinie to nie są znowu takie ładne, tylko może to pokonywanie trudności, to wtedy mógł się przekonać, że na przykład jednak jest dobry, że potrafi zjechać na linię z jakiegoś proszku, że potrafi się przecisnąć, to mu dawało jakąś taką pewność siebie w górę. I od tego się zaczęło to jego takie tatrzańskie życie. A tak naprawdę to dopiero wkroczył w to środowisko górskie w momencie, kiedy zapisał się na kurs przewodników tatrzańskich, i który to kurs zdał w 77 roku. W 77 roku, mając 25 lat. Więc właściwie był człowiekiem młodym. Jeszcze bardzo młodym był człowiekiem. I on był w górach taką osobą dosyć uważną, bym rzekł. Pamiętam, kiedyś szliśmy w kierunku Rusinowej Polany i strasznie nam to wolno szło, ale Jurek w ogóle się nie śpieszył, a do tego jeszcze wrócimy. I on właśnie przystawał, bo tu coś zauważył, a tu zrobił jakieś zdjęcie, a tu zauważył znowu co innego i znowu zrobił zdjęcie, dużo robił zdjęć. Zresztą, jak wiadomo, potem je przetwarzał, robił z tego taki rodzaj no, grafiki komputerowej, tak by to chyba trzeba nazwać językiem współczesnym. Więc był taki uważny w tych górach i niespieszny. W ogóle ja go kiedyś nazwałem niespieszny przechodzień. Nie wymyśliłem tego określenia, tak mówiono o Jerzym Stępowskim, wybitnym polskim publicyście, eseiście. Ale to określenie mi bardzo do Jurka pasuje, bo po pierwsze nie widziałem nigdy, żeby się spieszył. Jak go spotykałem wielokrotnie gdzieś tam w mieście, to zawsze szedł takim krokiem, rzekłbym, dostojnym. Najlepszy wiersz dla ciebie to ten o wodzie i chlebie, bez których ciężko żyć.
Najlepszy wiersz dla ciebie to ten o wodzie i chlebie, bez których ciężko żyć. Więc gdzieś z dalekiego nieba prześlij mi tę skórkę chleba, co sercu doda sił. Więc gdzieś z dalekiego nieba prześlij jej tę skórkę chleba, co sercu doda sił. Naturalną rzeczą było, kiedy Jurek poszedł pisać poezję gdzieś tam z tymi twórcami, którzy już odeszli, że scena musi mieć imię Jurka. I bez względu na wszystko, co się wydarzy, zawsze to imię scena A2 będzie miała. Wiersze. Proszę pana, wiersze. Wiersze, no ponieważ sam pisuję trochę, i bywam, bo to się tak mówi, czy jesteś poetą? Nie, bywam. A Jurek chyba był całym poetą. Nie bywał, tylko był. Bo on z tych rozmów, któreśmy udało mi się przeprowadzić, to on, proszę pana, jakby to powiedzieć, no, to jego bycie można było powiedzieć, że było takie trochę poetyczne, poetyckie. Nie poetyczne, tylko poetyckie. On był wierszem, on był poezją, on był tym, kim był. No. W momencie, gdy dowiedziałam się o jego śmierci, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było napisanie wiersza. Mam takie momenty, kiedy po prostu napisanie wiersza jest silniejsze od wszystkiego, co robię w danym momencie. I taki wiersz o Jurku wtedy powstał. Poniosłeś, Jureczku, swą tatrzańską duszę, hańna grań. Patrzysz teraz na nas z wysoka, oczyma wierchów spiżowych i turni strzelistych, a smreki szumne pieść twoją o krokach trudnych na krawędzi nieba i aniołach, co im dłoni granitem pachną, niosą dumnie przez przełęcz snu, choć niespiesznym krokiem, jak ty i Bóg. Na szlaku już ciebie mniej, ale tym więcej w nas, bo zwielokrotniasz się echem wierszy swoich. Jurek jest wysoko, tak jak wysoko zwykle chodził. Jurek jest wysoko, Jureka poezja jest specyficzna, Jureka poezja jest wysokiego lotu i dobrej próby. No, teraz będzie wiersz dla Jurka. Chodzi o to, że kiedy on umarł, to mam takie wrażenie, że jego wiersze mówią do mnie bardziej. On zawsze mówiły, ale po jego śmierci mam takie wrażenie, że one bardziej do mnie mówią. I dlatego napisałam właśnie ten wiersz. Po śmierci dusza poety zagnieżdża się w wierszach. Tam serce, co zna przyszłość, zostawia okruchy, by jeszcze wrócić. Znów przejść zaczarowaną grań wzruszenia na szczyt, gdzie zaciera się granica między osobą a światem. Tak Jurek został w naszej pamięci. Osoba wrażliwa, potrafiąca wyłapać najmniejsze piękno. Też taki mały obrazek właśnie ze Złotego Potoku. Myśmy tam mieli nocleg w takim lasku i z rana Jurek znalazł pajęczynę obwieszoną rosą. Rzeczywiście piękny widok, ale ktoś inny przeszedłby koło tego obojętne, a on nie dość, że coś takiego potrafił wyłapać, to od razu musiał się tym z kimś podzielić. Każdy człowiek o jakimś takim pewnym stopniu wrażliwości, to o każdym można powiedzieć, że jest poetą. Tak? Jurek był oprócz tego no, również fotografem, plastykiem,
Także w takim twórcą, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie ograniczał się tam do pisania, do wierszy, jak również do innych sztuk. Spuścizna, którą zostawił Jurek, nie przepada. I tak w pierwszą rocznicę śmierci ukazał się przepiękny tom Klucze w niepamięci z grafikami wykonanymi przez Jerzego. Zawartość cała jest przemyślana jako tom Za życia Jurka. Tak więc Ania Tawłowicz przypilnowała tego, żeby ta spuścizna nie przepadła. Proszę pana, Ania to osoba o niesamowitej wrażliwości. To po prostu nawet ja to tak odbieram i proszę tu nie zważać na moją szczerość. Bo to jest naprawdę, ja wiem, że ona jest tak samo cienkoskóra, jak był mąż, ale to, że chce wyeksponować to, kim on był rzeczywiście, kim był dla niej, to na pewno był kimś, osobą numer jeden, bo sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Kiedy dowiedziałam się, że umarł, to no po prostu zrobiło mi się tak strasznie smutno. Tak strasznie smutno, bo on bardzo dużo ludziom z siebie ofiarowywał. Śpiewał, grał, mówił, opowiadał ludziom o górach, był bardzo dobrym mężem i ojcem. Po prostu starał się z siebie dawać. I jakby nagle ustanie tego dawania, i to jeszcze on wiedział, że on umrze. To było takie najbardziej niezwykłe w tym wszystkim, że on wtedy był taki moment, że on mówił, jeszcze muszę wszystko dać do końca z siebie, bo już odchodzę. Co mu opowiadasz, jak stajesz nad grobem jego? Proszę, żeby się opiekował Anią. Bardzo często, kiedy jestem u niego, myślę o Ani i proszę go o to, żeby Ania miała siłę. A dla siebie nic nie prosisz? Nie. Cieszę się obecnością wtedy w tym miejscu, jego obecnością i moją w tym miejscu, tam gdzie jestem, kiedy przychodzę do niego. Już po śmierci Jurka, z Jurkiem bez Jurka, coś takiego. I przyszli tam znajomi, rodzina, przyjaciele. I ja też przyszłam, chociaż nie byłam rodziną ani nikim takim. I na samym końcu odważyłam się wyjść na środek i bez żadnych instrumentów, bez niczego. Zaśpiewałam tą piosenkę a cappella. Było to dla mnie... jakby poczułam się tak, ci ludzie, którzy wtedy mówili przy jego grobie, że nie myślałam sobie, o, tam nie jestem krewną, może inni mają coś więcej do powiedzenia, tylko myślałam o tym, że ja chcę się z nimi, z tymi ludźmi, którzy tam są, podzielić tym, co czuję i jakimś takim pięknym wspomnieniem o nim jako o człowieku. Jesteśmy tu tylko na chwilę. Na chwilę tu przyniósł nas czas, jak ważki, jak jętki motyle, nic więcej nie zdarzy się nam. Jesteśmy tu tylko na chwilę, maleńką, niesytą, niepewną, chwileczkę nadziei tak pewną. Thank you.
Cieszę się, żeście chcieli tego wysłuchać i że słuchaliście tego tak, jak chciałem.